projektu jako strona facebookowa, na której znajdziecie Państwo informacje o wszystkim, co dzieje się w 8 przedszkolach, w 8 szkołach i w 4 przedszkolach wchodzących w skład konsorcjum. Przekazuję głos pani Marcie z przedszkola numer 5, która w tym roku organizuje paradę. Pani Marta, bardzo dziękuję. Witam jeszcze raz bardzo wszystkich serdecznie i uwaga, wszystkie dzieciaki, których wyczytam, zaznaczą swoją obecność. Proszę, przedszkole numer 1 jest... Mamy! Portugalia! Uwaga, stolica Portugalii jest... Lizbona! Takiego zgromadzenia maluchów na wadowickim rynku to chyba jeszcze nie było, przynajmniej w tym roku. W tym roku nie, ale w ubiegłym roku odbyła się pierwsza europejska parada przedszkolaków, zorganizowana przez konsorcjum realizujące projekt europejski w ramach funduszy Power. Był to projekt podniesienia efektywności, jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu gminy Wadowice poprzez kształcenie kompetencji kadry edukacji szkolnej. Bardzo to uczenie i mądrze brzmi, ale w sumie to o co chodzi? Chodzi o to, że 108 nauczycieli z terenu gminy Wadowice, z przedszkoli i szkół wybrało się na kursy zagraniczne, na kursy językowe i metodyczno-językowe po to, żeby swoje placówki rozwijać i wprowadzić jakby na wymiar europejski, to znaczy zastosować język obcy w nauczaniu różnych przedmiotów, przynajmniej elementy tego języka, poznać nowe metody nauczania, zarówno na lekcjach, jak i różnych zajęciach pozalekcyjnych oraz to, co w Europie jest na topie w edukacji, czyli na przykład cyfrowe rozwiązania w edukacji. Czy to dotyczy również takich maluchów jak te na rynku? Tak, 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 ponieważ wyjechały panie z 4 przedszkoli z terenu gminy, uczyły się nie tylko języka, ale również uczyły się tego, jak angażować dzieci, aby poznawały kraje europejskie, otwierały się na kulturę innych narodów, uczyły się tolerancji, otwartości, co jest w dzisiejszym świecie, myślę, ważne, nawet w perspektywie późniejszego zatrudnienia. Czy w naszej przedszkola jest już język obcy nauczany, czy też jeszcze nie? Tak, jest nauczany. Czyli dlatego oni doskonale się orientują i w barwach poszczególnych państw, potrafią sobie poradzić ze stolicami, to słyszymy za naszymi plecami. Ponieważ oprócz zajęć językowych prowadzone są także zajęcia kulturowe. Taka parada, którą mamy okazję obserwować za nami, służyła również temu, aby w każdym przedszkolu przeprowadzić zajęcia na temat kultury, zwyczajów danego kraju. My mamy takich pomysłów bardzo dużo. One są publikowane na naszym blogu, blog Mobilność Wadowice, polecam Państwu, ponieważ dzielimy się pomysłami nie tylko w obrębie konsorcjum, ale również z innymi nauczycielami w całej Polsce. Na bloga mamy ponad 100 tysięcy wejść, co świadczy o tym, że jest często odwiedzany, zaglądają rodzice, zaglądają nauczyciele, patrzą na pomysły, co robimy, jak promujemy ten projekt, jak wdrażamy efekty naszych szkół. Efekty to słyszymy za naszymi plecami. Dzieciaki odpowiadają bezbłędnie na wszystkie pytania. Thank you.